Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bonkol, a to jest gra Dungelot Shattered Lands. Mało znana gra, bo to jest gra twórców właśnie Punch Cluba, czyli jest to takie niezależne studio, które robi dużo małych gierek. I oczywiście chcę wam dzisiaj zaprezentować, jak to wygląda. Dzisiaj pogrywałem na live, także na streamie było ponad 1000 osób, podobała się gra. Tym bardziej, że deweloperzy zrobili taki fajny event, w którym to podczas gdy streamer gra, i coraz lepiej mu idzie, bo przechodzi kolejne to poziomy, może zdobywać dla swoich widzów kody, które są po prostu automatycznie wklejane na czat i wyświetlane na ekranie, także kto pierwszy, ten lepszy i wtedy mogli sobie właśnie widzowie wpisać to na Steam. Moi drodzy, wszystko, o co tutaj chodzi, już wam tłumaczę. Mamy cztery postacie i wybieramy tylko jednego bohatera, tak? Możemy grać bardem. Tutaj są jego skille, statystyki, mamy pasywki, mamy skille aktywne i jaki sprzęt on nosi. Oczywiście wszystko możemy tutaj kliknąć, zobaczyć w jaki sposób to działa, jakie ma statystyki. Możemy także wybrać sobie Witch. Daj mi czekoladę teraz. Dobra, i jak widzicie tutaj nasza wiedźma ma różnego rodzaju skille, polimorfia, arcane missiles, także jak najbardziej jak taka tradycyjna wiedźma, czarownica ma skille. Następna postać to jest wampir. Eternity is my life and my curse. No właśnie. Czyli Eternity to jest wieczność? Czy to jest wieczność? Tak, wieczność to moje życie i przekleństwo. No właśnie, widzicie. Także jak to bywa z wampirem, ma skillę oczywiście wysysania życia, pobierania tutaj na przykład HP z życia przeciwnika i tego typu sprawy. I mamy paladyna. I fear no evil. Dobra, moi drodzy. I oczywiście paladyn, czyli taki nasz książę światłości. No oczywiście walczy tutaj z wykorzystaniem świętej łaski i boskiej mocy. I moi drodzy, dzisiaj sobie na samym początku weźmiemy po prostu paladyna. Ja wam pokażę, w jaki sposób tutaj się to wszystko odbywa. Mam nadzieję, że wam gierka się spodoba. Wybieramy postać i nam się generuje mapa. Wszystko jest w bardzo prostym, takim klimatycznym schemacie. Mamy duchy. Buu, on mnie przestraszył, just kidding. No i generalnie tutaj mamy opowieść. Tu mamy opowieść o tym, że chodzimy po kryptach, są ukryte tutaj różnego rodzaju zjawy i upiory. Oni nas próbują tutaj nauczyć, w jaki sposób powinniśmy się poruszać. A mianowicie, nasza postać zawsze stoi na dole i próbujemy odkrywać, tak jakbyśmy w sapera grali. Kolejne to ukryte kafelki, które są oczywiście kolejnym stopniem w naszym labiryncie. I jeżeli trafimy na jakiegoś przeciwnika, a tu jest akurat kukła, to możemy zobaczyć jego statystyki, czyli kukła ma jeden ataku i 3 życia. I dodatkowo widzimy nasze statystyki na dole. Mamy 33 punktów życia, mamy atak za 1, czyli po prostu jedno kliknięcie to jest atak za 1. I mamy jeszcze armor. Armor powiedzmy się wlicza po prostu do naszego życia. Natomiast armor też ma inne specjalne właściwości, bo on tylko i wyłącznie blokuje ataki fizyczne, a nie magiczne, więc to też jest bardzo ważne. No i teraz w jaki sposób usunąć tą, bo nie możemy się nigdzie ruszyć, jak widzicie kukła napotkana na drodze blokuje nam pobliskie kafelki, nie możemy się przemieszczać. A wszystko sprowadza się do tego, aby w tych kafelkach odnaleźć klucz, który oczywiście pasuje do drzwi do kolejnej komnaty, więc musimy ją zaatakować. Zaatakowaliśmy z racji tego, że to była tylko i wyłącznie kukła za 1. Więc zobaczyliśmy, co tu mamy. Moi drodzy, Golden Key, więc odnaleźliśmy mapę do złotego klucza. I teraz zobaczymy, o, i teraz tu jest złoty klucz. Ale my sobie klikamy jeszcze gdzie indziej, sprawdzamy, czy czasem czegoś tutaj nie ma. Tu jest kukła, ja sobie tutaj ją zaatakuję, bo tam może jeszcze jakieś przedmioty za tą kukłą są. O, właśnie. Są pieniążki. Mamy tutaj pieniążki. Pieniążki. I tutaj mamy czar. Manuskrypt znaleźliśmy. I manuskrypt od razu trafia do naszej książki czarów. Jak widzicie, to jest Holy Light, który działa dwojako. Można albo na sobie użyć, czyli bohater wtedy się leczy, tutaj widzicie 2, bo to jest 2% maksymalnego HP, czyli leczymy się za 2, albo atakujemy przeciwnika. No i tutaj wtedy atakujemy za 1, bo to jest 20% mocy. Znaleźliśmy klucz i otwieramy wejście do kolejnej komnaty. Tutaj jeszcze po drodze znaleźliśmy jedzonko. Jedzonko jest bardzo ważne, ponieważ, moi drodzy, jedzonko regeneruje nam życie
Ale po prostu my potrzebujemy jedzenia. My potrzebujemy jedzenia, bo po prostu jak to jest w podróży, wiadomo. Każdy się męczy i też musi coś zjeść. Więc znaleźliśmy jakiś tutaj kufelek. Okej, i tutaj generalnie, moi drodzy, mamy informacje o nastroju. Jak widzicie u góry, tutaj to nie jest księżyc, to jest nasza postać, chociaż to jest księżyc tak jakby z naszej postaci. I moi drodzy, jest tutaj wytłumaczenie, w jaki sposób działa tutaj nastawienie naszego bohatera. Jeżeli nasza postać jest zmęczona i przestraszona, to wiadomo, że wtedy mamy jakieś negatywne, tak zwane debuffy na sobie, więc rzadziej trafiamy i po prostu bijemy za mniejsze, zadajemy mniej obrażeń. No i jeżeli jesteśmy po prostu, wiecie, na chillku, wyluzowani, no to możemy się potem normalnie pobawić. Widzicie, jesteśmy w dobrym nastroju, więc 10% szansy extra strike in battle, więc to jest po prostu superancka sprawa. Okej, znaleźliśmy kolejny manuskrypt. Jesteśmy już na drugiej platformie, widzicie, tu jest floor 2. Znaleźliśmy bombę. Moi drodzy, to jest bomba. Bomba to jest nic innego jak po prostu atak. Tylko że nie musimy tego gościa atakować, jeżeli ma dużo, zadaje dużo obrażeń. Co to jest za przycisk? Jeszcze nie klikam. I tu jest kukła. Zaatakujmy go. Zaatakujmy. Okej, znaleźliśmy taki kryształ. Moi drodzy, tutaj możemy craftować itemy. Tylko nie wiem, dlaczego jeszcze nie mogę ja tego zrobić. Są dwa przyciski, które naciskamy. Po lewej i po prawej. I teraz nam się tutaj, moi drodzy, odblokowała... A, widzicie. Okej, jak widzicie, tutaj... To jest jego ciało, ciało tego ducha. I co to jest? Tego jeszcze nie widziałem. Kiedy zabijemy bossa... kiedy zabijemy bossa, wtedy ta dusza otwiera portal. No dobra. Zestunowaliśmy go. Nie mogę jeszcze tutaj craftingu użyć, bo tutaj nie ma, ale ja wam pokażę, jak działa bomba. Po prostu używamy bomby i zmrażamy gościa, tworząc mu jakiś debuff. No i potem możemy go też atakować, bo często te debuffy powodują albo jakąś obniżkę jego umiejętności, albo na przykład spowolnienie ataku. Znaczy, to jest to samo. Okej. Mamy nagrodę 75 golda. Mamy już bardzo dużo golda, ten duszek sobie poszedł. I możemy wejść do portalu. O, i to jest cała mapa. I tutaj generalnie mamy informacje, tak? Jakieś, w ogóle tego nie widziałem w tej wersji dla streamerów. Tu jest generalnie mapa całego świata, tak? Tu jest dziadek, to jest chyba jakiś taki prorok, który tutaj wszystko nam chce opowiedzieć. O esencji mocy, tutaj jest jakiś, moi drodzy, rok 156, czy to jest BR? Before, tak? No dobra, to jest jeszcze, ja nie wiem, oni chyba swoją jakąś tutaj ogarnęli swoje nazewnictwo. I mamy tutaj... dobra, mamy wyjaśnioną sprawę odnośnie tutaj różnego rodzaju artefaktów i bardzo starych reliktów. No, jakaś tam fabułka jest, moi drodzy, jakaś tam fabułka jest, że to nagle zaczęło się tutaj wszystko... O, to jest Abyss, moi drodzy, tutaj jest, kurde, wielka otchłań. Wszystko się podzieliło i jak widzicie, mamy tutaj kilka landów. W każdym z tych landów są portale także. No i generalnie one są między sobą mimo wszystko dalej połączone. A my musimy tutaj podróżować, bo to jest akt pierwszy. Tu jest akt drugi. To idziemy, moi drodzy, do aktu pierwszego, co? Tu mamy królestwo, 0% jeszcze tutaj. O, pyk. No jest, mamy dziką świnię, moi drodzy. Wrath of the Zombie Cow, czyli złość krowy zombie. Dobra, moi drodzy, tu są, jak widzicie, krowa tylko i wyłącznie mówi mu. Ona mówi, że ja jej nie pokonam. No, dobra, dobra, tam krowo, ty już się tam nie musisz produkować, ja już wiem, co ciebie zaraz spotka. Ach, zaraz cię wyślę tam, skąd pochodzisz. Dokładnie. Wrócisz do otchłani. Czy tam do pustki. Void to jest pustka? Czy otchłań? Dobra, lecimy. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Tu mamy krypta. Krypta nubów. Tutaj mam te Heroes in Progress, czyli tutaj jeszcze nie mamy reszty bohaterów. Tutaj dostaniemy nagrodę. Okej. Floors na szóstym. Dobra, bo tutaj mogę wejść. Czekajcie, gdzie ja jestem w ogóle? Co z tą krową?
Dobra, ja już tu wchodzę. Bo ona tam jest na samym końcu. Powiem wam szczerze, to pierwszy raz przechodzę teraz. Okej. Widzicie, to jest bardzo proste, bo generalnie staramy się tutaj odkrywać. I nawet jeżeli spotykam jakichś tutaj przeciwników, to mnie to na razie nie obchodzi. Póki jeszcze mam jeszcze gdzieś miejsce do klikania. Tak naprawdę mi nie zależy na pokonywaniu przeciwników, bo ja nie dostaję tutaj nagród za pokonywanie. Lecz za znalezienie kluczyka, bo po prostu ten kluczyk pasuje i mogę iść dalej, tak? Na następny podest. No i znaleźliśmy kluczyk, ale ja jeszcze tutaj sobie pozwolę gdzieś klikać. Może coś znajdę, jakiś manuskrypcik. O, właśnie, pieniążki, manuskrypcik, proszę bardzo. Czyli generalnie podejrzewam, że gra na początku chce nas troszkę porozpieszczać, żeby nam dać jakieś szanse. Dobra, i teraz widzicie, że są, moi drodzy, deep dark, to są głębokie ciemności, mocne ciemności w tym dungeonie. No i niestety mamy naszą celność obniżoną o 20%. Więc okej. Ja wam pokażę, co to za przedmioty tutaj się pojawiły, bo pewnie was to zastanawia. Więc to jest sharp stone, dzięki któremu, jeżeli użyjemy na następny atak, zwiększamy ten atak właśnie od 1 do 2 obrażeń. Dodatkowo mamy tutaj flower, jest to przedmiot, który jest potrzebny do kraftowania mikstur, albo możemy się nim uleczyć. I dodatkowo mamy iron Ignet, czyli mamy tutaj po prostu sztabkę żelaza, którą zwiększamy armor od 1 do 3 punktów armoru. Używamy, akurat 2 dostaliśmy, bo to jest losowo. No dobra, sprawdzamy co dalej. Pieniążki. Mamy tutaj mięsko, które jest... zobaczcie, to jest zepsute mięso. Zepsute mięso, które coś nam daje, ale niestety negatywnie wpływa na naszą psychikę. Dobra, mamy kluczyk, tu już nie musimy nigdzie iść. No ja już sobie olewam, bo generalnie można by było pokonać te wszystkie potworki. I w sumie nie wiem, czy nie lepiej by było pokonywać te potworki, skoro one są takie proste, żeby odblokować sobie wejście do po prostu kolejnych kafelków, które mogą mi, że tak powiem, odkryć dosyć fajne dropy. A zobaczymy, co? Użyjmy tego, zaatakujmy go 2 razy. Okej. Może, o właśnie, mamy manuskrypt, więc wiecie co, będziemy chyba wszystko tutaj atakować póki co. O, jak wszystkich, o właśnie, to warto. Dostaliśmy dodatkowe pieniążki za to, że wszystkich pokonaliśmy w tym pomieszczeniu, chyba dlatego. No i dobra, i co jakiś czas, moi drodzy, co 5 poziomów, jest tutaj taki nasz jakby pokój do odpoczynku, kryjówka, hideout, tak? W której zawsze jest jakaś nagroda w skrzynce. Nie zawsze to jest mięso. Tutaj są zawsze jakieś pieniążki pochowane. Możemy sobie je powyciągać. Mamy miejsce do odpoczynku. Zaraz wam pokażę, jak to działa. I mamy gościa, który coś sprzedaje. Ja na przykład mu sprzedam mięso, bo mi jest niepotrzebne. Ale jak widzicie, możemy sobie kupić tarczę. Tutaj jest cena, a golda mamy bardzo dużo. Możemy kupić sobie bombę szokową, agility potion, mana potion. Dobra. Weźmiemy sobie, kupimy kilka bomb, a już nawet 5. Weźmiemy sobie Agility Potion, kupimy za wszystko. A to sobie olejemy. Okej, mamy nowy przedmiot. Tutaj jest wszystko wytłumaczone, żebyśmy wiedzieli. I ten przedmiot używamy do naszego ekwipunku. Teraz jak klikniemy tutaj na łóżko, jeżeli mielibyśmy stratę życia, to wtedy możemy mięso, które tu widzicie u góry, zamienić na punkty życia. Poprzez, no nie wiem, najemy się i pójdziemy spać, tak? Regenerujemy życie. Dobra. To jak już wszystko rozumiecie, to idziemy dalej. Zaatakujemy tego gościa. O, niestety uniki. Tutaj mamy jakieś księgi wiedzy, moi drodzy. Okej. I księga wiedzy, moi drodzy, i możemy sobie iść w atak, armor, critical. Pójdę sobie w atak, wiecie? Bo ten atak na tym poziomie 1 jest słaby. Dobra. I wykonaliśmy, moi drodzy, Crypt of Nubis! I wszystko, co zdobyliśmy, oczywiście jest tutaj podliczane. I tak to wygląda, jak widzicie. Mamy teraz, generalnie rozmawiamy z tą krową, bo... O, tutaj jest po drodze jakiś wolant. Moi drodzy, tu jest jakiś wolant. On nie ma już pracy. My client turned into undead. Moi klienci po prostu są nieumarłymi. Czyli po prostu zombie, tak? Albo szkieletami.
Więc jak on przeżył? Z pomocą bogów przeżył. Ciągle żyje. Czy on lubi pracować? Tak, tu jest dużo naprawdę rzeczy do zrobienia. I na pewno jakąś fajną nagrodę może zdobyć. Dlaczego nie, mój panie? Mogę wejść do armory? O, i właśnie, i ten volant to jest, moi drodzy, w ogóle kowal. To jest kowal i ten kowal może mi tutaj wykraftować albo ulepszyć przedmioty. Czyli za 350 może mi wykraftować taką broń, która mi daje 15 armoru. Albo zrobić w końcu jakiś fajny mieczyk. Tutaj jest na przykład mieczyk, 20% szansy, kusza nawet, kusza jest super. Dobra, 300 atak, czekajcie, 200 accuracy to nie. On atakuje za 2, blit, a ten atakuje za 3. Mogę nim rzucać, 20% szansy. Ale 200 accuracy, aha, dwuręczna celność, minus 20%. Ja bym mimo wszystko kupił chyba. Ale mogę parować tym. Kupię sobie taki mieczyk. To było słabe. Kupię sobie taki mieczyk. I teraz, moi drodzy, na naszym... A co to jest? Ten ukryty tu jest wampir. Zobaczcie, tu jest ukryty wampir. Tu jest pieniążek. 100 pieniążków zdobyliśmy. Kurde, gdybym wiedział prędzej. Nasz bohater, jak wygląda. Aha, mogę teraz zmienić? Nie, to jest nasz bohater. Chyba, że będę mógł podczas grania, moi drodzy, zmieniać bohatera. No dokładnie. Tutaj gdzieś można jeszcze do innego aktu iść? Nie, ponieważ musimy odkryć wszystko w pierwszym akcie. Travelujemy. No i jesteśmy w tym miejscu, gdzie byliśmy, czyli przed kolejnym przejściem, aż do naszej krowy zombie. I co wy mi na to powiecie, moi drodzy? Jak wam się podoba ta gra? Co? Mam nadzieję, że wam się podoba. Jest to całkiem inna gra, niż całkowicie inna niż to, co pokazuję na swoim... Znaczy nie, ja w sumie często pokazuję takie tak zwane indyki. Więc tak, moi drodzy, krótka sprawa. Jeżeli wam się podoba taka seria i chcecie więcej, to po prostu dajecie te łapki w górę i ja widzę, jest wyświetlenia są, łapki są, piszecie Bonkol spoko, będziemy oglądać. I ja nagrywam. No bo jeżeli nie chcecie tego oglądać, to nie ma na siłę tego tutaj co wrzucać, nie? Nie będę was męczył. Mam nadzieję, że wam się podoba, bo gierka ma klimacik, muzyczka jest fajna. Dosyć prosta, mimo że jest troszkę rozbudowana, jeśli chodzi o rozwój postaci. Więc czekam. To była, moi drodzy, gra Dungelot, Shattered Lands i oczywiście widzimy się w następnym materiale. Mam nadzieję. Trzymajcie się, cześć!